Hey, what's up you guys, it's Aria and welcome back to my channel. So if you are new here, I am half Polish and half American and I vlog my life in Poland. So today I am in my beautiful city Krakow and I am going to be asking women if they would rather date Polish guys or foreign guys. And I'm only going to be asking Polish women, so let's get started. Wolałybyście się umawiać z Polakiem czy z obcokrajowcem? Czy ma to dla was w ogóle jakieś znaczenie? Ja ostatnio o tym rozmawiałam z moimi koleżankami i w sumie nie doszliśmy do jakiegoś jednego wniosku, bo z jednej strony fajnie byłoby się umawiać z kimś z zagranicy, mieć jakby kontakty też poza Polską, tam sobie pojechać do niego, poznać jego rodzinę, jego kulturę i tak dalej. Negatywna strona to jest no dystans dosyć duży i na pewno no jest mała szansa, że chciałby się przeprowadzić też do Polski, albo że ja bym chciała tam do niego. A z Polakiem... Nie było. Dla mnie to nie ma znaczenia i tyle. Uważam, że nie ma to żadnego znaczenia, bardziej osobowość się liczy, nie jakiej ma. Kolor skóry czy narodowość. Czy wolałaby się pani spotykać z Polakiem czy z obcokrajowcem? Chyba z Polakiem. A nie ma to znaczenia. I liczy się w teoretycznie się... Nie, bardziej Polska. Tak. Nie, no. Czy ma to dla was jakieś znaczenie? Macie jakieś preferencje? No, nie miałam nigdy do czynienia z obcokrajowcami pod takim względem, więc z Polakami. Ja miałam, więc jakby jak dla mnie, myślę, że mam jakby większy pociąg co do obcokrajowców, szczególnie Anglików. Nie byłam jakby nigdy w takiej głębszej relacji z Polakiem, więc nie miałam jak tego ocenić. Czyli w sumie jesteś na to otwarta, albo jest to obojętne? Tak. Myślę, że jakbym poznała Polaka takiego fajnego, to też by mi to spasowało. Ja myślę, że to jest wszystko kwestia charakteru. Może bardziej podobają mi się chłopcy właśnie z Włoch albo z Hiszpanii, ale myślę, że dogadam się z Polakiem i z jakimś obcokrajowcem. Także nie ma to dla mnie znaczenia kompletnie. Czy według pani to ma znaczenie spotykanie się z obcokrajowcami czy z Polakami? Też co pani preferuje i dlaczego? Powiem tak, ja spotykam się ze wszystkimi i dużo obcokrajowców przyjeżdżało, wyłącznie z Żydami, więc ja nie mam żadnych jakichś kontrowersji do tego, czy Polak, czy ktoś przyjeżdża z zagranicy. Okej. Okay. A pani z kim by wolała być? Ja jestem z Polakiem już 30 lat. O, na super. Dla mnie też jakoś nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o kultury, ale na pewno łatwiej jest z mężczyzną z Polski, ponieważ jest bliżej i łatwiej jest się porozumieć. To nie przeprowadziłabyś się gdzieś? Dla kogoś? Dla kogoś? Nie wiem, w sensie na razie nigdzie nie wyjeżdżam, więc... Ale myślę, że gdybym poznała tego jednego, to na pewno tak. Dla mnie to nie ma żadnego w sumie znaczenia, ale jakoś ładniejsi są mnie czasami obcokrajowcy, a niektórzy po prostu Polacy. Jeśli chodzi o takie relacje typu związek, to raczej wolałabym się spotykać z Polakiem, ponieważ wydaje mi się, że mimo dobrej znajomości języka, to nie jest się w stanie przekazać wszystkich myśli i intencji, uczuć tak dobrze jak w języku ojczystym. Jakby jestem na to otwarta, ale jednak wydaje mi się, że to nie jest to samo, co relacja jakby w języku ojczystym. W sumie nie ma, ale spotykałam się z obcokrajowcem i z Polakiem i w sumie z Polakiem jest chyba fajniej. Łatwiejsza jest dużo komunikacja, nawet jeżeli się rozmawia płynnie po angielsku i ta druga osoba też rozmawia, to jednak z osobą z tego samego kraju się chyba łatwiej dogadać. Ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo to mi się wydaje, że też zależy z osobą, z jakiego kraju się człowiek spotyka. To są po prostu różnice kulturowe. Tak mi się wydaje. Jest zawsze ciekawie, bo jest inaczej, ale jednak z Polakiem jest chyba lepiej. Gdybyś miał do wyboru spotykanie się z Polakami czy z obcokrajowcami, to z kim byś wolał? Jest mi to kompletnie obojętne. Nie patrzę na narodowość, nie patrzę na język, patrzę na to kto, jaką jest osobą i tyle. Myślę, że już patrzę na ciało. O Jezu, to zdecydowanie patrzę na twarz i na ciało, no. Ale jakby no, język mi w ogóle nie przeszkadza, w każdym języku da się dogadać. A narodowość, no to jest, no nikt sobie tego nie wybiera. No. A ja nie wiem w sumie. Ja mam chłopaka, który mieszka w Kopenhadze, więc ten dystans w sumie by mnie tak nie przerażał. Raczej mi się podobają tacy chłopcy właśnie z taką słowiańską urodą, nie wiem jak mam to nazwać, coś w tym stylu. W sensie masz swój typ. Tak, tak. I... Poczekaj się na maskę zaraz. O, już. Nie wiem, tak jak właśnie koleżanka powiedziała, że chyba od charakteru to zależy i wydaje mi się, że ten dystans nie miałby takiej różnicy, bo jeżeli faktycznie komuś na kimś zależy, no to moim zdaniem, przynajmniej teraz jak widzę po sobie i po swoim chłopaku, że da się to wytrzymać i można jakiś wspólny mieć już plan na przyszłość i do tego dążyć. Dla mnie nie mają znaczenia takie rzeczy jak pochodzenie, religia czy coś takiego, dlatego że uważam, że najważniejsze jest wnętrze danego człowieka, no ale wiadomo, że czasami ten aspekt wizualny się liczy i wtedy jednak obcokrajowcy są lepsi według mnie. A na przestrzeni lat, jak pani zauważyła, to kogo Polki preferują?
Boże, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale mi się wydaje, że bardziej z Polaków. Też mi się tak wydaje. Tak mi się wydaje. Czy uważasz, że są bardziej otwarte na zagranicę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No tyle, co tam znam osoby, koleżanki, znajome, to nie ma z tym problemu. Na 100%. Pewno nie jestem, bo nie prowadziłam badań w tej dziedzinie. A myśli pani, że są otwarte na nowe znajomości z innych, no po prostu mężczyzn z innych krajów, tak? Znaczy na znajomości na pewno, czemu nie? Myślę, że to w tej chwili świat jest tak otwarty, że trudno nie myśleć w ten sposób. To prawda, to prawda. A co pani myśli o Polkach? One są otwarte na takie zagraniczne znajomości? Powiem tak, nie wszyscy. Ale coraz bardziej. Są ograniczeni trochę, nie wiem, może się boją, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, natomiast moje koleżanki też zawsze były otwarte na obcokrajowców, z tego względu, że razem żeśmy pracowały tyle, więc to dla nas, przynajmniej dla mnie i dla dziewczyn nie miało znaczenia, czy to Polak, czy to Ukrainiec, czy ktokolwiek. Więc ja bym podsumowała tak. Trzeba mieć tolerancję do wszystkich. Gdyby pani mogła wybrać sobie narodowość, jak jest pani panną, nie ten to, która narodowość najbardziej do pani tutaj przemawia? Z kim by pani chciała być? Gdybym miała wybrać narodowość, no to powiem, że Polaka. Tak jak mam męża. Czy nie ciągnie pani do gorących Hiszpanów albo Włochów? Nie, aczkolwiek jeździmy z mężem, wyjeżdżaliśmy dużo razy, nie przeszkadzają mi czy tacy. Jestem 30 lat żoną mojego męża Polaka i niech tak zostanie do śmierci. Dziękuję pięknie pani bardzo. Alright you guys, so that is it for today's video. I really hope you enjoyed it. If you liked it, please make sure to give it a thumbs up and subscribe, and I will see you guys in my next video.